W niedzielę 25 marca odbyło się zebranie wiejskie w Malcu, na którym podsumowany został rok 2011 oraz skwitowano pracę sołtysa. Najważniejsze tematy zebrania dotyczyły budowy kanalizacji zaplanowanej na przyszły rok, dokończenia budowy ośrodka zdrowia i remontu domu ludowego. Na dzisiejszym zebraniu jednym z najważniejszych tematów jest budowa kanalizacji planowana na przyszły rok w sołectwie Malec. No oczywiście sprawozdanie z zeszłego roku. Również bardzo ważnym tematem jest dokończenie budowy ośrodka zdrowia. Całe szczęście, że to się już zaczęło. Mam nadzieję, że szybko te prace dobiegną do końca. No i oczywiście remont domu ludowego. Jest w opłakanym stanie, praktycznie wymaga remontu natychmiast. Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się nietypowo od przedstawienia przygotowanego przez dzieci ze szkoły w Malcu. W trakcie odbywał się również kiermasz świąteczny. Podczas spotkania Komisja Uchwał i Wniosków przyjęła do realizacji wnioski mieszkańców dotyczące m.in. zlikwidowania powstałych wyrw w wałach rzeki Macochy, utwardzenia ulicy Spokojnej w stronę ulicy Osieckiej, dyżuru lekarskiego w ośrodku zdrowia w godzinach popołudniowych przez jeden dzień w tygodniu, rozwiązania problemu podtopień i zagrożeń powodziowych obok domu ludowego, dokonania udrożnień przydrożnych wałów melioracyjnych przy drogach gminnych i powiatowych oraz uzupełnienia pobocza. Dwudziestego 7 i 28 marca odbył się trzeci międzyszkolny konkurs języka polskiego dla uczniów gimnazjów oraz szkół podstawowych gminy Kęty. Jako pierwsi do konkursu przystąpili gimnazjaliści. Zawodnicy rozwiązywali zadania z różnorodnych dziedzin – ortografii, fonetyki, słowotwórstwa i fleksji. Były to w zasadzie wszystkie działy języka polskiego. Bardzo dużo było techniki właśnie multimedialnej również, bo pan Jacek jest informatykiem, co świetnie tutaj wykazał, więc uczniowie pisali na przykład również treść SMS-a. Frazeologia, słownictwo, no to co najbardziej wykorzystujemy, ale była też fonetyka na przykład, którą rzadziej tak praktycznie wykorzystujemy. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Kęckiego Gimnazjum nr 1. Drugie miejsce, gimnazjum z Bielan i trzecie, Kęty Podlesie. Nie było chyba takiego jednego najtrudniejszego zadania. Można było się wyłożyć na najprostszych, a najtrudniejsze napisać bezbłędnie. Dzień później, 28 marca, nagrody odebrali uczniowie podstawówki. Wszystkie drużyny zaprezentowały bardzo wysoki poziom wiedzy, o czym świadczą minimalne różnice w końcowej punktacji. Wszystkie drużyny praktycznie cały czas walczyły na styku. O wynikach, o pierwszym, drugim, trzecim miejscu zadecydowały szczątkowe punkty, bo to praktycznie 2 punkty różnicy, więc to tak jakby nic. I wydaje mi się, że tutaj mimo tych trudnych zadań, bo jednak te zadania były trudne, udało się im jednak dzielnie walczyć i naprawdę mogą być z siebie zadowoleni. Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowym dyplomem oraz nagrodą książkową. W ostatnim czasie do Kęckiego Muzeum trafiły nowe fotografie. Zdjęcia prezentują szlak bojowy wojsk Wehrmachtu podczas kampanii wrześniowej na przełomie 1939-1940 roku. W kolekcji zawierającej 79 zdjęć kilka pochodzi z Kęt i okolic. Fotografie, które trafiły do muzeum, pochodzą z albumu jednego z żołnierzy Wehrmachtu. Jest to dokumentacja fotograficzna wykonana przez jednego z żołnierzy Wehrmachtu i zostały te zdjęcia wykonane w czasie kampanii wrześniowej. Prawdopodobnie jest to 7. Dywizja Piechoty, słynna dywizja bawarska. No i mamy tutaj wiele obiektów, które, no, z którymi musimy się zapoznać, musimy dobrze je przebadać, dobrze się im przyjrzeć, ponieważ są tutaj miejsca, które prawdopodobnie były, fotografie były prawdopodobnie wykonywane w pobliskich miejscowościach. Aktualnie trwają prace identyfikacji i opracowania fotografii. Jednak ten proces może okazać się pracochłonny, ze względu na brak chociażby podpisów z tyłu zdjęć.
Na razie są to prace właśnie takie badawcze, chodzi o ustalenie, to co już było wspomniane. Natomiast na pewno część zdjęć będzie publikowana na stronie internetowej, co zresztą już teraz ma miejsce. A jeśli chodzi o eksponowanie na wystawie, no to najprawdopodobniej na wystawie czasowej, która pewnie się nadarzy w niedługim czasie i będziemy robić coś takiego, żeby to pokazać. Dwudziestego 8 i 29 marca w Kęckim Domu Kultury odbyły się eliminacje do Festiwalu Młodego Aktora, który był podzielony na dwa turnieje. 18 regionalny turniej interpretacji bajki i baśni w Królestwie Bajki i Baśni oraz 3 turniej teatralny Wywiedzione ze słowa. W pierwszym dniu na scenie sali kameralnej zaprezentowali się uczniowie w kategorii wiekowej od 6 do 12 lat. Można było usłyszeć krótkie etiudy teatralne, wzbogacone barwnymi strojami, śpiewem, ruchem scenicznym, elementami scenografii i rekwizytami. Jest o takiej małej dziewczynce, co myśli, że ta prysznic to jest po prostu jej telefon i rozmawia z różnymi tam, na przykład Łuskajem i Zajączkiem i jest w ogóle ciekawy i ona tylko tam takie mówi różne takie na przykład takie dziwne przejęzyczenia, na przykład halo, hola, hololo i takie tego typu. O takiej stonodze, która wybierała się na przyjęcie do kuzynki, ale spóźniła się, to znaczy ciągle się stroiła i nie zdążyła. Parasol? Noś przy pogodzie, mawiał mój Filip i nosił co dzień ogromny, czarny parasol. Świeciło słońce na czystym niebie, ale mój Filip mruczał do siebie. Dobrze, żem wziął parasol. W drugim dniu eliminacji swoje popisy aktorskie dała młodzież w wieku od 13 do 19 lat. Młodzi aktorzy zaprezentowali krótkie etiudy, wykorzystując najtrudniejszą formę sceniczną, jaką jest teatr jednego aktora. Do konkursu zgłosiło się 30 młodych aktorów z województwa małopolskiego i śląskiego. Ideą festiwalu jest wspieranie twórczości uzdolnionej młodzieży. Tak, mam swoją interpretację. Ten wiersz jest prawdopodobnie o Wisławie Szymborskiej, która pisała ten wiersz jako już dorosła kobieta, a po prostu przywołuje wspomnienia małej dziewczynki, którą była. Spałem 3 doby. Po czym łóżko przestawiłem tam, stół na środek, szafa na środku mi przeszkadzała. Teraz znowu łóżko stoi tu, szafa tam, a między nimi stół. Gdy dokucza mi nuda, wspominam czasy, kiedy byłem rewolucjonistą. Konkurs oceniało 3-osobowe jury. I przyjmujemy kryteria takie podstawowe, no, takie jak wymowa, odpowiednia dykcja, ale przede wszystkim w tym wieku trudno jest jeszcze jakby wypracować pewne zasady i umiejętności są cały czas jakby szlifowane tych tutaj młodych aktorów. Młodzi aktorzy walczą o nagrodę główną Grand Prix, która zostanie przyznana na gali finałowej 19 kwietnia. Kęckie Święcone. Pod takim tytułem w ramach Uniwersytetu III wieku odbyły się 29 marca warsztaty zdobienia jajek wielkanocnych w Kęckim Muzeum. Prowadzącą zajęcia była Alicja Strudlik-Pilch. Jak się patrzy na to, co ja robię, to wydaje się, że to jest banalnie proste, dlatego każdemu radzę spróbować, bo to różnie wychodzi. A najprostsza metoda to jest tutaj miejscowa, tradycyjna metoda, czyli po prostu nasze kęckie święcone, tak jak dzisiejszy temat jest takie jajeczko. A jajeczka właśnie tutaj w naszym regionie były barwione na jeden kolor.
XXI wiek jest okresem globalizacji, która ujednolica wiele dziedzin naszego życia. Warto zadbać o własną tożsamość regionalną, aby wyznaczyć granice kulturowe. W trakcie warsztatów omówione zostały tradycje lokalne oraz wpływy z terenów sąsiednich. Uczestnicy mogli ozdobić jajka metodą batikową, nalepiankami, wyklejankami i innymi tradycyjnymi metodami, które były dokładnie przedstawione i omówione. Są to różne wylepianki, nalepianki, kraszanki. Wszystko jest tłumaczone właśnie podczas warsztatów. Uczestnicy warsztatów sami ozdabiali przyniesione jajka ugotowane na twardo. Zachwycam się zawsze pisankami i z zachwytem patrzę, jak panie to robią. Może troszeczkę ja też się nauczę czegoś, a wiele rzeczy może się dowiem. Techniki, jak się robi i w ogóle na czym to polega. To może to nie jest takie trudne, że my też będziemy potrafili tak nieładne pisanki zrobić. Byłam nauczycielem przedszkola, więc też z dziećmi bardzo dużo różnych technik żeśmy stosowali przy przygotowaniu do świąt wielkanocnych, do ozdabiania jajek, łącznie z stopionymi tymi kredkami woskowymi. Później żeśmy na przykład klejem całe jajko smarowali, obtaczali go w grysiku i potem farbami, było też bardzo ciekawe, czy indywidualnie, jak już dzieci, czy pisakami, czy farbami różnymi. Technika była praktycznie ta najbardziej prymitywna, czyli łupinki z cebuli, to się gotowało i tak jest. No i teraz właśnie przyszedłem się przyjrzeć, jak można to zrobić inaczej.